Co tu się dzieje? Pająk, pająk, pająki, pająk, tam też jest gdzieś pająk. No dobra, to zaczynamy nagrywanie, nie? Siemano widzowie, dzisiaj pogadamy sobie o pająkach. Szok to, nie? Zanim zaczniemy gadać o pająkach, to tak, mam dla was taką fajną akcję 3x30. I akcja polega na tym, że 30 stycznia w Szczecinie, z okazji tego, że jest 30 finał WOŚP, razem z Tomasem przygotowaliśmy, w sumie to Tomas przygotował, ja tylko staram się to troszkę nagłośnić, taką fajną akcję, która polega na tym, że jeśli na tym Szczecinie, na tej egzotice kupicie u Tomasa braszkę, samicę braszki, to 30 zł od kwoty, którą zapłaciliście za każdą samicę, czyli od każdej samicy, pójdzie na puszkę WOŚP. Więc na koniec giełdy po prostu wszystko podliczymy i pieniądze zostaną wpłacone na WOŚP. Także myślę, że akcja jest naprawdę fajna i godna nagłośnienia. No i co? I widzimy się w Szczecinie, a teraz już nie gderam dalej i zabieramy się za pająki. Powiem wam, że lubię sobie od czasu do czasu obejrzeć, czy też poczytać różne fora przeznaczone, no, dla terrorystów, tak? Fora terrorystyczne, pajęczarskie, czy na przykład na Facebooku, czy na Instagramie, czy jeszcze w innych mediach społecznościowych. No i tam zdarza się, że pojawia się takie pytanie dotyczące pająków właściwych, nie? Pająków właściwych. No i co to w ogóle są te pająki właściwe? Czy to są ptaszniki, czy to nie są ptaszniki, czy ptaszniki się do nich wliczają, czy może jest na odwrót? Otóż tym filmem właśnie chciałbym to wyjaśnić. Tutaj przygotowałem trochę różnych dziwnych takich eksponatów, które mam nadzieję pomogą mi w wyjaśnieniu tego całego fenomenu, czym są pająki właściwe, jak to definiować i w ogóle o co w tym chodzi. Z tym, że w ogóle, żebyśmy mogli sobie zacząć pokazywać jakieś przątki, ptaszniki, te eksponaty, te wlinki, te, tutaj tego pająka, który się teraz w ogóle czyści, tak by the way, to musimy wprowadzić się w temat. Po pierwsze, pająki to jest rząd, tak? To jest rząd, który obejmuje stworki, których często się boimy, no tam mają szczękoczułki, nogogłaszki, 8 nóżek, odwłok głowotłów i tak dalej, nie? Takie podstawowe elementy budowy ich ciała. I tak, rząd dzieli się na podrzędy. W pająkach mamy dwa podrzędy: mezotele, opistotele. Rzędem mezotele dzisiaj się nie będziemy zajmować, bo to jest rząd, który praktycznie obejmuje jedną rodzinę. To są pająki takie najbardziej prymitywne, jakie w ogóle tylko świat wymyślił. Mają segmentację taką szczątkową odwłoka i co więcej, jakieś tam badania pokazują, że być może niektóre z samców tych pająków są pozbawione jadu, co jest też ciekawostką. Także te pająki odkładamy. Ja nigdy nie miałem ani jednego przedstawiciela tego podrzędu, chociaż są dostępne w hodowli. Dzisiaj zajmiemy się rzędem opistotele, bo ten z kolei podrząd, czyli opistotele, tak jak rząd dzielimy na podrzędy, tak ten podrząd dzielimy z kolei na infrarzędy, czyli jakby jeszcze niższy szczebelek w tej całej ewolucyjnej, klasyfikacyjnej drabince. I ten właśnie podrząd opistotele możemy podzielić na dwa infrarzędy. Pierwszym infrarzędem jest infrarząd. O Jezu, ale mi zabrakło języka w gębie. Mygalomorfe. Mygalomorfe, no właśnie, czyli Wikipedia daje nazwę ptaszniki, czy też ptasznikowce. Ja bym to raczej nazwał ptasznikokształtne, nie? Coś w ten deseń. Gwoli ścisłości, to nazewnictwo i te nazwy, właśnie pająki właściwe, ptaszniki i tak dalej, i zakres ich zastosowania, który ja wam dzisiaj podam, są bardzo, bardzo umowne, tak? To nie jest tak, że jakaś jest stricte definicja, co to jest ptasznik, co to jest pająk właściwy. To są pojęcia takie dość potoczne, których, no, serio, zasięg zastosowania bywa różny. Wracając do infrarzędu Megalomorfe. Jako przykład takiego typowego ptasznika, no bo co to by był za film, jakbyśmy sobie pająka nie pokazali, nie? To przygotowałem takiego już prawie dorosłego samca Formictopus sp. Dominican Purple, plus przygotowałem wylinkę takiej dużej paraszki, na której to wylince pokażę wam, jak wyglądają helicery i co jest taką cechą charakterystyczną dla właśnie ptasznikokształtnych i jaka to cecha odróżnia je od czegoś, co będziemy potem nazywać pająkami właściwymi, ale to w dalszej części filmu. Najpierw ptasznik. No dobra, to pajączek siedzi tu na górze. Ja go trochę popchnę, żeby go wam pokazać. Dobra, po kilku próbach udało mi się go troszkę tutaj podgonić. O, proszę bardzo, widzicie? Chodzi sobie tupta, jest taki bardzo ładny. Uff, przystanął trochę, więc można się na nim trochę skupić. Słuchajcie, to jest samiec Formictopus sp. Dominican Purple i to jest taki, no, typowy ptasznik, tak? Ptaszniki ogólnie są pająkami dość dużymi. Są dużo bardziej prymitywne niż pająki tak zwane właściwe, o których zaraz. No, charakterystyczne dla nich jest to, że mają takie dość specyficzne ułożenie szczękoczułków, tak? Czyli jego szczękoczułki i innych też ptasznikokształtnych, ptaszników i tak dalej, będą się zaciskać w konkretny sposób. Tu akurat ten sposób jest tak jakby równoległy, czyli że to będzie dobrze widać na przykładzie. Czyli w skrócie, jak taki pająk zaatakuje, to jego pazury jadowe wbiją się w ofiarę od góry lub od przodu albo od tyłu, tak? No to zależy, co definiujemy jako przód, co definiujemy jako tył. Przegonimy go troszkę, tam wiecie,
Pająk tak by the way jest bardzo ładny. To swoją drogą. A chyba trzeba mu trochę pomóc. O. Widzicie? No, idziemy. Nie tam, nie tam. Nie, pęseta mi się w kabel zaplątała, najgorzej. Tam, 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 tam. O, tam. No. Poszedł. I tutaj to, co widzicie, to jest zbliżenie na dość potężne szczękoczułki dużej, dużej wylinki samicy Lasiodora parachybana. Jak widzicie, to ułożenie jest takie dość charakterystyczne, tak? Bo mimo, że one są troszkę rozchylone, to jakby je zwężyć ku sobie, to koniuszki tych szczękoczułków będą się schodziły ku tyłowi pająka, tak? I po prostu jak pająk gryzie, no to te pazury jadowe, tak, zaciskają się na ofierze jak jakby w jednym kierunku, tak? Czyli po prostu od góry, no czy tam, tak jak mówiłem, od tyłu, czy też od przodu. I to jest charakterystyczne dla mniejszości pająków, bo tak naprawdę ten cały infrarząd megalomorfe zrzesza mniejszość pająków znanych nauce. I z takich ciekawych rzeczy, to w Polsce również takie pająki możemy uświadczyć. Tu macie w porównanie do mojego palca, to wcale nie są małe kły. Takie pająki, na przykład z rodziny Atypidae, czyli trzy gatunki pająków z rodzaju Atypus, występują w Polsce, one są co prawda rzadkie, ale one też mają to charakterystyczne ułożenie szczękoczułków, no i też mają nazwę, która sugeruje, że te szczękoczułki wcale małe nie są, bo nazywają się po prostu gryziele, tak? Atypidae to jest rodzina gryzielowatych. Notabene, film o najdziwniejszym pająku świata, tak jak go nazwałem, który możecie zresztą zobaczyć tutaj i który w sumie zyskał fajną oglądalność, traktuje o pająku, który również należy do tego infrarzędu, tak? Czyli generalnie też moglibyśmy powiedzieć, że on jest ptasznikiem. No ale dobra, nie zajmujmy się tym. Przejdźmy w końcu do meritum filmu, czyli do pająków właściwych. No i teraz, pająkami właściwymi jest tak, że moim subiektywnym zdaniem najbardziej taka klarowna, najbardziej trafiona definicja, co to jest pająk właściwy, jest taka. Pająkami właściwymi nazywamy pająki należące do infrarzędu araneomorfe. I to jest taka definicja, która nam w skrócie mówi, że pająkiem właściwym jest wszystko to, co nie jest ptasznikiem. No to uwaga. Na pierwszym planie, w tym momencie widzicie spreparowany okaz Calomata signata. Jest to bardzo bliski kuzyn naszych gryzieli, tych krajowych, pochodzący z Chin. I słuchajcie, on należy do infrarzędu megalomorfe, tak? Czyli tutaj widzimy adekwatną budowę szczękoczułków, jak u tej wylinki no, Lacedora parachybana, czyli szczękoczułki wbijają się w ofiary od góry i jak są zamknięte, to oba ich końce skierowane są jakby do tyłu ciała pająka. No i co się tak naprawdę zmienia, jeśli przejdziemy do pająków właściwych? Ano spójrzcie, to co teraz widzicie, to jest spreparowany okaz tarantuli, nie wiem, z rodzaju lykosa czy tam hogna, nie oznaczałem tego nigdy, z Grecji. I słuchajcie, tutaj fantastycznie widać różnicę w budowie szczękoczułków. Przede wszystkim, te szczękoczułki nie są skierowane do przodu i tutaj mówię o tych bulwach, nie o samych pazurach jadowych. Nie są skierowane do przodu, tylko są skierowane w dół. Oczywiście od tej reguły też tam znajdą się jakieś wyjątki, no ale nie mówmy o wyjątkach. I teraz pazury jadowe, jak widzicie, one są ustawione w taki sposób, że będą wbijać się w ofiary od boków, tak? Czyli jakby będą się zaciskać jak pięść, jak palec środkowy i kciuk naprzeciw sobie. No i to jest główna różnica, taka, która jest najbardziej jakby zauważalna, najprościej jest nią zdefiniować, czy mamy do czynienia z takim, czy z takim infrarzędem pająków. Na przykładzie właśnie tego spreparowanego okazu myślę, że fajnie mi się to udało pokazać. A teraz przechodząc już do żywych pająków, no to na pierwszy ogień idzie nam skakun, tak? Skakun, czyli przedstawiciel rodziny Salticidae. Tutaj akurat ten konkretny to jest samiec Philippus regius, chyba odmiany Soroa, tak mi się wydaje. I to jest no, jeden z przykładów tak zwanego pająka właściwego, tak? Pająkami właściwymi nazywamy właśnie skakuny, nazywamy kątniki. Wszystkie te trzy pająki, które zaraz zobaczycie włącznie ze skakunem, też nazwiemy pająkami właściwymi. Pająkiem właściwym nazwiemy też między innymi tego takiego śmiesznego małego pajączka, którego w zeszłym roku znalazłem na Ślęży i o którym też powstał film, który też możecie tutaj w prawym górnym rogu obejrzeć. No i tak jak wspomniałem, do pająków właściwych należy większość znanych ludzkości, znanych nauce gatunków pająków i jest nim m.in. właśnie ten skakunik, którego tutaj karmienie widzicie. Bardzo żywotny, bardzo przebojowy, chciałem powiedzieć. Taki bardzo kumaty, co też świadczy o tym, że te pająki właściwe są dużo bardziej no, zaawansowane ewolucyjnie niż ptaszniki. Następnie przejdźmy do Cupienius salei, tak? Czyli do pająka z południowej Ameryki. Jest to taki aktywnie polujący gatunek, co zresztą mi się bardzo u niego podoba. I te ujęcia, które widzicie, również jak w przypadku tarantuli, tej spreparowanej, fajnie pokazują ustawienie szczękoczułków, czyli szczękoczułki tak naprawdę są skierowane w dół, a pazury jadowe są skierowane naprzeciw siebie i zaciskają się właśnie od boków ofiary.
Dobra, to teraz idziemy grzecznie do terrarium, proszę bardzo. Nie ma się co tutaj opierać. Tup, 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 tup. Tam, 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 tam. No nie tam. No jasne. Ej. Nie wchodź mi na pensetę, bo to nie o to chodzi wcale. O. Super. Uff, to skoro kupieniusa mamy już za sobą i skoro siedzi w swoim terrarium, no to przejdźmy do ostatniego pająka, który chciałem wam dzisiaj pokazać. Jest to oczywiście Trichonephila inaurata, taka dość fajna, podrośnięta samica. Ona mi coś ostatnio nie chce jeść, więc bardzo prawdopodobne, że no, będzie się zbliżała, może nie wiem, do wylinki. To się okaże, zobaczcie jak ona wygląda z bliska, bo jest niesamowita. No to myk, mamy zbliżenie na Trichonephila inaurata, to jest pająk wyspiarski, pająk z Madagaskaru. Znaczy no, na Madagaskarze między innymi występuje, nie? I jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej ujęć tego pająka, a przynajmniej więcej niż dzisiaj wam pokażę, to tutaj macie w prawym górnym rogu kolejny odnośnik do filmu o niej, gdzie też udało mi się nagrać karmienie tej oto samicy. I to karmienie fajnie też obrazuje no, ustawienie szczękoczułków, czyli typowe dla pająków właściwych. Jakim, no bo ta Trichonephila też jest pająkiem właściwym. Przepiękny i arcyciekawy pająk. Zobaczcie, jakie ona ma, tak by the way, grube tylne, znaczy zgrubienie na tylnych odnóżach. To jest takie dość ciekawe. Centkowany karapaks, no i cienkie nóżki. Typowy pająk sieciowy, nie? Tak jak nasze tygrzyki. Dajcie znać, czy chcecie po prostu więcej takich filmów około ptasznikowych, takich ogólnie pająkowych, nie? Gdzie coś tam po prostu, jakieś problemy sobie wyjaśnimy. Jeśli no, macie konkretne pytanie, to też oczywiście w komentarzu możecie takie pytanie zadać. No i widzimy się w kolejnym filmie, potem 30 na giełdzie w Szczecinie. A potem znowu w kolejnych filmach na zooegzotyce, znowu w kolejnych filmach we Wrocławiu i tak dalej, nie? Tak, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!